Ciemno, to może jakieś gwiazdy będą. Super. Dobrze, moi drodzy, to co? Zaczynamy, żeby nie przeciągać. Taki fajny, przyjemny utwór. Niebo do wynajęcia. Posłuchajcie. Na tablicy ogłoszeń pod hasłem lokale przeczytałem przedwczoraj ogłoszenie ciekawe. Na tablicy ogłoszeń fioletowym flamastrem ktoś na was grał słów kilka, dziwna była ich treść. Niebo do wynajęcia. Niebo z widokiem na raj. Tam, gdzie spokój jest święty i święci są państw, gdzie szklanką herbaty poczęstuje cię pan. Pomyślałem, to świetnie takie niebo na ziemi, że nikt nie przelicza, nikt nie grzebie w szufladzie. Pomyślałem, to świetnie i spojrzałem na adres, lecz też rozmył litery i już nie wiem, gdzie jest niebo. Niebo z widokiem na raj. Tam, gdzie z Bogu jest święty i święci są państw, gdzie szklanką herbaty poczęstuje cię pan. Gdy wróciłem do domu, gdzie błękit z betonem sięgający do gwiazd, zaparzyłem herbatę w swym pokoju nad światem, myśląc, nic nie straciłem, pewnie tak jest i tam. W niebie do wynajęcia. W niebie z widokiem na raj. Dziękujemy za te skromne, aczkolwiek jak bardzo szczere brawa. Naprawdę, dzięki śliczne. Słuchajcie, fajnie, że ja tutaj już rozmawiałem nawet z panią Anią, która nas zapowiadała, że po raz pierwszy gram w Gorlicach. I jest mi tym bardziej miło, że jesteśmy tutaj dzisiaj z wami, że udało nam się tutaj dotrzeć, że gdzieś te nasze ścieżki doprowadziły nas do Gorlic. To fajnie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Cóż mógłbym mu zagrać ładnego? Tak, ja tak myślę o dedykacji do tej pani, która tutaj nas zapowiadała tak fantastycznie. Bo naprawdę tą robotę, którą ona tutaj wykonuje na scenie, ten głos, który tak fantastycznie brzmi, jest taki niesamowity. Zjawiskowy wręcz bym powiedział. Dobrze, moi drodzy, jakąś dedykację wymyślę, ale to za chwileczkę. Co gramy, Grzegorz? Wiem, co gramy. Słuchajcie, nie wiem, czy lubicie Stare Dobre Małżeństwo. Ktoś zna? To później. Ja tak myślę, że to dla pani Ani dedykacja. Zrozum to, co powiem. Spróbuj to zrozumieć dobrze. Jak życzenia najlepsze te urodzinowe albo noworoczne jeszcze lepsze może. O północy, gdy składane rządzącym głosem niekłamane, z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęga niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na rzosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień, jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna.
szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, poczeka niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień, jaka godzina kończy się, jaka zaczyna. Dlatego właśnie żegnaj, zrozum, proszę, dobrze żegnaj. Z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza, będziesz z nim. Ja cóż, buczęga niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień, jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza, będziesz z nim. Ja cóż, buczęga niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień, jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Moi drodzy, tak teraz myślę o tym utworze, który zagraliśmy w programie. To takie przekleństwo i błogosławieństwo zarazem, bo dzięki niemu jakoś tak zaczęliśmy być rozpoznawalni. Ale ja wiem. Dobrze, zagramy wam. Słuchajcie, moi drodzy, taki numer Stana Borysa, nie wiem czy znacie, Jaskółka Uwięziona. Nie. Nie znacie, tak myślałem. Dobrze, posłuchajcie zatem. Jaskółka, czarny sztylet, wydarty z piersi wiatru, nagła smutku kotwica, z niewidzialnego jachtu. Życe lęk, który
chwila niepiękna. Na wieczne wirowanie, na bezszelestną mękę. Na gniazda niezaznanie, na przeklinanie piękna. Dziękujemy. Coś wesołego chcielibyśmy wam zagrać, ale tak jakoś dziwnie się składa, że no oprócz tego, że jesteśmy nazywani duetem Michał i Grzesiek, to jesteśmy również nazywani dwoma największymi smutasami w Bieszczadach. Jesteśmy duetem bieszczadzkim, więc nie wiem skąd to się wzięło. Być może z tego, że Grzesiek tak mało mówi. Być może, nie wiem. Wiecie, no właśnie dlatego nie mam mikrofonu, tak? Żeby Pan Boże nic nie powiedział. A bo nie słyszę pierwszy. Wtedy nie miałbym co robić w tym duecie. Gość świetnie gra na gitarze. Widzimy. Fantastycznie śpiewa. Nieźle wygląda. Nie byłbym mu potrzebny. Słuchajcie, generalnie to Grzegorz jako jeden z niewielu, nie wiem, być może ten stan, w ogóle ten styl taneczny jest wam nieznany, bo to też jest wymyślony przez Grzegorza. To jest styl na kierowcę PKS-u. Nie wiem, czy kojarzycie. Mniej więcej to wygląda tak. Grzegorz tańczy. No tak właśnie. To jest taki jedyny niepowtarzalny styl tańca. Zapraszali go tańczyć z gwiazdami, ale powiedział, że nie, że on... Dobrze, moi drodzy. Coś tam jeszcze byśmy wam zagrali. Wczoraj w Sanoku też graliśmy ten kawałek, ale żeby was to nie ominęło, to jest nasza kompozycja. Młody Bóg, posłuchajcie. Jakbym mógł prosić koledze pianino na odsłuch troszeczkę. Troszeczkę głośniej. Niczym młody Bóg
tysiące dusz i niczym młody Bóg chcesz zdobyć świat u swoich stóp, widzieć tysiące dusz. Bardzo dziękujemy. Tam na przodach też tak bardzo pasuje to pianino, czy nie? Bo tutaj strasznie dudni na odsłuchu. Jest ok, super. Na odsłuchu jakby można było tylko ściągnąć, bo to mówię, to tak się aż tutaj wszystko kotuje na tej scenie jeszcze. Dobrze, moi drodzy, więc nie wiem, czy możemy zagrać wam coś dżemu, jeśli chcecie. Nie wiem, lubicie dżem? Znacie dżem? Mamy kolegę tutaj. Nie ma? Chcielibyśmy coś zagrać dżemu, tylko nie wiem, czy... Dobrze, to słuchajcie, taki utwór, to jest jeden z takich mniej znanych utworów dżemu, kiedy żył jeszcze Rysiek Riddle, Wehikuł Czasu. Do rana, tam królował blues, to już minęło.
mistrze. Jaki ładny uśmiech. Super. To co, przywitajcie małą gwiazdę dużymi brawami. Brawo. Duże brawo, Weronika. Wiecie co, ja ostatnio się widziałem w lusterku, wcale się nie dziwię, że dzieci się mnie boją. Obiecuję, że następnym razem się ładnie ogolę, uczeszę, dobrze? Ale pan samokrytyczny jest. Czasem trzeba. No tak. Za pokora. Coś się... Słuchajcie, mój kolega Grzegorz kiedyś zniknął, nad taką rzeką San się nazywa. Biorąc ze sobą tylko gitarę i kilka butelek napoju. A co ja? Wiecie co, wrócił po tym pobycie nad Sanem, gdzieś zniknął po kilku dniach, zarośnięty. Miał wtedy oko spawacza, takie czerwone. Wiecie, jakie to jest oko spawacza, nie? Oko spawacza i rękę skrzypaczki. I przyszedł i napisał fantastyczny utwór, który chcielibyśmy wam teraz zagrać, który znajduje się na naszej płycie, którą Grzegorz ma dzisiaj ze sobą, więc jakby ktoś chciał mieć pamiątkę po nas, to zachęcamy, żeby sobie wziąć na pamiątkę od Grześka, kupić na przykład taką płytę. Będzie nam niezmiernie miło, że ktoś będzie chciał w Gorlicach o nas pamiętać. Dobrze, moi drodzy, więc szczęście w życiu. Mój kolega Grzegorz po pobycie nad Sanem. Czasem trzeba wierzyć tylko w siebie. Czasem trzeba.
proszę kawałek. Dobrze, moi drodzy, ta druga gitara, która tutaj stoi, stoi po to, że mamy nadzieję, że znajdzie się jakiś gitarzysta, który chciałby z nami zagrać. Też nie będę. Dobrze, moi drodzy, tak teraz uspokoimy trochę. Podajemy czad w ogóle, gdzie jest taka jazda rock'n'rollowa. Słuchajcie, nie wiem, czy ten numer już dzisiaj tutaj był grany, czy nie był grany. Outsidera znacie? To też Dżemu. Posłuchajcie za tym. Fantastyczna gra mojego kolegi Grzegorza na gitarze. Nie, tak naprawdę ta druga gitara jest po to, że jakby Grześkowi się tam struna urwała czy coś. Aha. Poszedłem. Mogę tego wyciągnąć, sorry. Moja wina to sprzężenie, wybaczcie. Chciałem wam Grześka odsłonić. Chociaż puste mam kieszenie, no i forsy czasem brak. Ja już nigdy się nie zmienię. Kiedyś Grześka spotkałem na swojej drodze, to taki los wygrany na loterii, naprawdę. Fantastyczny człowiek, świetny przyjaciel, poratował mnie parę razy w życiu.
Więc bardzo dziękuję, że cię mam, Grzegorzu. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, to był zlot motocyklowy, tak? Tak. Był. Czy jeszcze nie? Dla najbardziej wytrwałych motocyklistów, którzy są z nami do tej pory. Mamy taki fajny kawałek. I tutaj zaskoczenie, będzie to utwór Grzemu. Nie. Nie wiem, słuchasz moją gitarę? Siedzę na maszynie, to tak mi czuję luz. Włączam silnik, daję kopa, za mną tylko klucz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Stary mój też ją.